Podmiot liryczny ukazuje nam warunki życia mieszczan, ich codzienne czynności. Gimnazjaliści Janek i Jakub wypełniają pierwsze polecenia opiekuna, który prowadzi ich przez grę w wieloryba. Janek ma do końca dnia w szkole słuchać psychodelicznej muzyki, a Jakub nie może się odezwać ani słowem. Janek, ty śpisz? Co, ty słuchasz muzyki na lekcji? A? Jak ty się zachowujesz? Wstań, proszę. No, przepraszam. Ty mnie nie przepraszaj, tylko odpowiedz na pytanie. Jaki jest stosunek podmiotu lirycznego do mieszczan i dlaczego? No... Mówiliśmy o tym dzisiaj na lekcji. Nie pamiętam. No raczej nie słyszałeś, bo masz słuchawki w uszach. Siadaj, dostajesz jedynkę. Jakub, proszę, ty też dzisiaj wyglądasz na nieprzytomnego. Proszę odpowiedzieć na to samo pytanie. Wiesz w ogóle, jakie było pytanie? Jakub, wiesz, jakie było pytanie? Wiesz czy nie wiesz? Proszę wstać. Co ty sobie cyrk urządzasz? Mowę cię odjęło? Dostajesz jedynkę z odpowiedzi i z zachowania. Wyjmij te słuchawki z uszu, Janku. Dostajesz tak samo uwagę z zachowania i z odpowiedzi jedynkę. Co w was dzisiaj wstąpiło? Jak wy się zachowujecie? Nie życzę sobie nigdy więcej takiego zachowania. Janek jest dumny z tego, że wypełnił zadanie. Jego przyjaciel przeciwnie, jest zły, że podpadł nauczycielom. Stary, zajebiście! Wykonaliśmy zadania! Chłopaki, to było mega! Kuba, byłeś genialny! Cały dzień z nim mówiłeś! Tak, i dostałem 2 jedynki, 3 uwagi z zachowania i wszyscy nauczyciele byli wściekli. Tego? Mnie też się czepiali, bo słuchałem muzyki. No i co? No i to, że mi się to nie podoba. Dostałem banie z Polaka i już tak miałem tak beznadziejne oceny. Jejku, spokojnie, poprawisz przecież. Wiecie co? Jestem ciekawa, co teraz mentor mu każe zrobić. Mi już nic nie każe, bo ja się z tej cholernej zabawy wypisuję. Czemu? No coś ty, dobrze nam idzie. Jasne, spróbowałem i już wiem, że tego nie chcę. Ale wiesz, że nie da się tego tak łatwo wycofać, no nie? Jak nie? Zaraz go się wyślę SMS-a i wszystko mu powiem. Janek, ty też się wycofujesz? Błagam, powiedz, nie, że nie. Nie no, spokojnie, zostaję. Szczęście. No, i wysłane. Ta, na pewno, uważaj, by się uda wypisać. Ej, numer prywatny. Pokaż to. Ej, to chyba on. To ten opiekun? Pewnie tak. Halo? To mówisz, że jesteś tchórzem? Słucham? Tylko tchórz rezygnuje z gry. Jesteś głupim gnojkiem? Nie. Chyba jednak jesteś. Wiem, gdzie mieszkasz. Gdybym chciał, poszedłbym tam i ukarał twoich rodziców za twoją postawę. Co? Nie, przecież ja chcę tylko zrezygnować z tej gry. A Jasiek? Też chcesz tchórzyć? Nie, ja zostaję. Dobra decyzja. Teraz nie możesz się wycofać, rozumiesz? Rozumiem, rozumiem. Twoje następne zadanie jest takie. Masz wyciąć sobie na skórze wieloryba na lewym przedramieniu i wyślij mi fotę, żebym wiedział, że wykonałeś zadanie. Wow, chłopaki. Aż mi się ręce spociły ze strachu. Ten koleś to jakiś świr. Ma straszny głos. Dlaczego? Bo kazał ci się pociąć, bo powiedział, że zrobi coś mojej rodzinie. No, takie są zasady gry. Są mega głupie zasady. No nie mów mi teraz, że będziesz się ciął. Przecież nie kazał mi podciąć żył, tylko wyciąć sobie wieloryba i tyle. Przecież. I tyle? Kiedy ty ostatni raz wyciąłeś sobie coś na skórze? No nigdy, właśnie mam zamiar spróbować. No i po co ci to? Będę miał satysfakcję. No dokładnie, czy ty nic nie rozumiesz? Ta gra to jest przecież challenge, prawda? Dokładnie. A rób co chcesz, chłopie, ja nie mam zamiaru mieć z tym nic wspólnego. A ja myślę, że to mega fajne.